Dzień dobry, proszę Państwa, witam wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego. Chciałbym w kilku słowach przedstawić Państwu, jak wygląda sytuacja w powiecie wrocławskim. Na dzisiaj, proszę Państwa, odbyło się spotkanie, kolejne spotkanie sztabu kryzysowego z wójtami i burmistrzami powiatu wrocławskiego. Wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o obecnej sytuacji na terenie powiatu wrocławskiego w poszczególnych gminach. I jak każdego razu w konferencji naszej uczestniczyli Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Straży Pożarnej, Powiatowy Lekarz Sanitarny oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu wrocławskiego. Co do sytuacji powiem za chwilę kilka słów. Proszę Państwa, na początku tej wypowiedzi chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Po raz kolejny chciałbym podkreślić, że nasze dane, które ja podaję i dane, które są podawane na stronie powiatu wrocławskiego, na stronie starosta powiatu wrocławskiego, są to dane, które pochodzą z powiatowej stacji sanitarnej, są to dane, które posiadamy z policji, w związku z tym są to dane naprawdę aktualne, bo ja czytam te Państwa komentarze, ręce mi opadają, bo za każdym razem tłumaczę, że są naprawdę to dane aktualne. Starosta nie ma podstaw do tego, ani nie ma takiego zamiaru oszukiwać kogokolwiek, czy podawać nieprawdziwe informacje. Wiem, że ukazywały się, bo już nie będą się najprawdopodobniej ukazywały, informacje na stronie pana wojewody i tam zawsze była różnica kilku osób między tym, co my żeśmy podawali jako powiat i informacjami pana wojewody. W związku z tym ja uważam, że nasze informacje, które podajemy, są najbardziej aktualne. One są aktualizowane co 24 godziny. Teraz chciałbym jeszcze się odnieść do kwestii, bo też parę osób pytało nas o to, dlaczego wczoraj nie było informacji, bo widzę, że Państwo te informacje bardzo dokładnie śledzicie. Proszę Państwa, wczoraj niestety nie otrzymaliśmy tych informacji ani od policji, ani od stacji sanepidu. Dlatego też dzisiaj pozwolę sobie Państwu podać aktualne dane. Będą to dane również na godzinę 17. W związku z tym chciałbym przejść do tych danych i proszę Państwa, porównując statystyki z poprzedniego raportu, a z tego raportu muszę Państwu powiedzieć, że o 14 osób zmniejszyła się liczba osób w kwarantannie rządowej. W poprzednim naszym sprawozdaniu na 29 marca liczba w kwarantannie rządowej to była 421 osób. W tej chwili w kwarantannie rządowej mamy 407 osób. I tutaj też informacyjnie pragnę Państwa poinformować, że wszystkie te osoby, które wracały do kraju po 15 marca, były objęte 14-dniową kwarantanną. I ta liczba będzie nam spadała, bo liczba osób, które wjeżdżały na początku kwarantanny, czyli 15-16, była bardzo duża, bo wielu naszych mieszkańców powiatu wrocławskiego, którzy mieszkają za granicą, pracują za granicą, wracało do kraju i pierwsze te dni kwarantanny było bardzo dużo osób, które były objęte kwarantanną. W związku z tym teraz myślę, że stopniowo będzie się zmniejszać liczba osób w kwarantannie. Jeśli chodzi o kwarantannę sanepidu, czyli to są te osoby, które zostają w kwarantannie sanepidowskiej, to tu liczba się zmieniła na niekorzyść, bo w poprzednim raporcie mieliśmy 19 osób w kwarantannie sanepidu, dzisiaj mamy tych osób w kwarantannie sanepidu 30. W związku z tym tutaj się zwiększyła ta liczba o 11. Jeśli chodzi o przypadki zakażeń, to liczba pozostaje ta sama, czyli tak jak w poprzednim raporcie, tak jak w dzisiejszym raporcie, liczba zakażonych wynosi 19 osób i tutaj się w tym zakresie nic nie zmieniło. A proszę Państwa, kolejna ważna informacja, właściwie apel do Państwa, bo zbliża się weekend. Jak prognozy zapowiadają, będzie to ciepły weekend, w związku z tym apeluję do Państwa, bo poprzedni weekend był równie ciepły, w związku z tym te dziesiątki, setki ludzi na obwodnicy wschodniej, ludzi w parku w Szczodrym, ludzi na różnego rodzaju akwenach wodnych, w tym nad
naszym zalewem Boży gniewie. W związku z tym apeluję do Państwa, zostańcie Państwo w domu. Naprawdę, jak Państwo wiecie, rząd wprowadził kolejne restrykcje, rząd wprowadził kolejne kary. W związku z tym od wczoraj wszystkie osoby przebywające na zewnątrz, w tym młodzież do 18 lat bez opiekunów, będą karane. Pierwsze kary na terenie powiatu zostały wystawione i naprawdę są to duże finansowe kary. Dlatego apeluję do Państwa, zostańcie w domu, szkoda pieniędzy, bo każda osoba, która złamie dzisiaj prawo, będzie niestety karana wysokimi karami finansowymi. Jak Państwo wiecie, do pomocy policji zostało skierowane wojsko, została skierowana Straż Miejska. Ja nie mówię tego po to, żeby Państwa straszyć, ja mówię to po to, żebyście naprawdę Państwo zadbali o swoje zdrowie i zostali w domu. I apeluję, zostańcie w domu. To tyle dzisiaj. Dziękuję Państwu i życzę miłego, radosnego weekendu. Wszystkiego dobrego.